Szczęście Boże, Ewelina Wiśniewska, witam Państwa i zapraszam na poranne wydanie informacji. Rozpoczynamy od sytuacji w Stanach Zjednoczonych. Zwolennicy Donalda Trumpa wtargnęli do siedziby amerykańskiego kongresu, który miał zatwierdzić zwycięstwo Joe Bidena w wyborach prezydenckich. Zamieszki kosztowały życie 4 osób. Donald Trump podtrzymuje, że głosowanie zostało sfałszowane przez demokratów. Po głosowaniu elektorów wyniki wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych miał jeszcze zatwierdzić amerykański kongres. Obradom przewodniczył wiceprezydent Mike Pence. Donald Trump naciskał na niego, by zakwestionował wyniki głosowania. Dla Pence'a było to zbyt wiele. Konstytucja ogranicza mnie w ubieganiu się o jednostronne decydowanie o tym, które głosy elektorskie powinny być policzone, a które nie. Mike Pence wydał oświadczenie, w którym tłumaczył, że podziela obawy Amerykanów dotyczące uczciwości wyborów. Decyzję jednak o ważności głosowania przerzucił na parlamentarzystów, co spotkało się z krytyką prezydenta Trumpa. Mike Pence nie miał odwagi zrobić tego, co należało zrobić, aby chronić nasz kraj i naszą konstytucję. Obrady kongresu rozpoczęły się zgodnie z planem. Senat i Izba Reprezentantów zbierają się na wspólnej sesji, aby zweryfikować i policzyć głosy elektorów kilku stanów na prezydenta i wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych. W tym samym czasie przed Kapitolem, który jest siedzibą kongresu, trwały demonstracje zwolenników Donalda Trumpa. Demonstrującym udało się wtargnąć na Kapitol, wdarli się do sali obrad Izby Reprezentantów. Zajęli biuro przewodniczącej Izby Nancy Pelosi. Część protestujących była uzbrojona. Interweniowały służby. W trakcie zamieszek w siedzibie amerykańskiego kongresu postrzelona została kobieta, zmarła w szpitalu. Oblężenie Kapitalu wymusiło reakcję prezydenta elekta. W tej chwili nasza demokracja jest atakowana w sposób nie mający precedensu. Nigdy niczego takiego nie widziano we współczesnych czasach. Joe Biden oskarżył demonstrujących o atak na wynik wyborów. Wzywam prezydenta Trumpa, aby wystąpił teraz w telewizji krajowej, aby wypełnił swoją przysięgę i bronił konstytucji oraz zażądał zakończenia tego oblążenia. To nie protest, to powstanie. Donald Trump wezwał swoich zwolenników do rozejścia się, ale ponownie oskarżył demokratów o sfałszowanie głosowania. Mieliśmy wybory, które zostały nam skradzione. Były to miażdżące wybory i wszyscy o tym wiedzą, zwłaszcza druga strona. Ale teraz musisz wracać do domu. Musimy mieć spokój, prawo i porządek. Aby odeprzeć demonstrujących, Mike Pence sięgnął po ponad 1000 żołnierzy Gwardii Narodowej. Po kilku godzinach kongres wznowił obrady. Dzisiejszy dzień był mrocznym dniem w historii Kapitolu Stanów Zjednoczonych. Senat Izba Reprezentantów na razie odrzuciły dużą większością głosów próbę unieważnienia przez republikanów zwycięstwa Joe Bidena w Arizonie. Ostateczny wynik wyborów ma być zatwierdzony niebawem. Sytuację, do jakiej doszło w Stanach Zjednoczonych, komentowało wielu zagranicznych przywódców. Głos zabrał też polski prezydent Andrzej Duda. Wydarzenia w Waszyngtonie to wewnętrzna sprawa Stanów Zjednoczonych, które są państwem demokratycznym i praworządnym. Władza zależy od woli wyborców, a nad bezpieczeństwem państwa i obywateli czuwają powołane do tego służby. Polska wierzy w siłę amerykańskiej demokracji. Prezydent Andrzej Duda proponuje kandydaturę Jana Marii Rokity na rzecznika praw obywatelskich. Taką propozycję byłaby gotowa poprzeć Solidarna Polska. Za dobrą uznał ją także polityk Koalicji Obywatelskiej Bogusław Sonik. Kandydatem PiSu na rzecznika praw obywatelskich jest wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk. Koalicja Obywatelska i Lewica wspierają Zuzannę Rudzińską-Bluszcz. Z kolei PSL i Konfederacja chcą, by tę funkcję pełnił prawnik i ekonomista Robert Gwiazdowski. Teraz na stole pojawiła się propozycja prezydenta, choć formalnie Andrzej Duda nie ma możliwości zgłoszenia swojego kandydata. Całkiem dobrym i wartym rozważenia kandydatem na rzecznika praw obywatelskich mógłby być Jan Maria Rokita. Uczestniczył w tworzeniu polskiego prawa przez wiele lat i rozumie jego niedostatki, sam osobiście wiele doświadczył.
Jan Maria Rokita był przed laty związany z Platformą Obywatelską, z dawnym ugrupowaniem nie ma już jednak nic wspólnego. W wyborach samorządowych poparł kandydaturę Małgorzaty Wasserman na prezydenta Krakowa. Często wypowiada się jako ekspert, publikuje w prasie. Znalazł się na marginesie polityki, co w ocenie szefa gabinetu prezydenta Pawła Szrota może być jego atutem. Być może właśnie dlatego jego szanse nie wyglądają na z góry przekreślone, panie redaktorze. Ja tylko chciałem przypomnieć, że ci, którzy członkowie opozycji, jak pan poseł Sonik, bardzo pozytywnie się wyrażali o tej kandydaturze. Kandydaturę Jana Marii Rokity jest gotowa poprzeć Solidarna Polska, na co wskazuje wpis wiceministra sprawiedliwości Michała Wosia. Jeśli Jan Maria Rokita zgodzi się kandydować na rzecznika praw obywatelskich, a większość koalicyjna byłaby gotowa go poprzeć, Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro zagłosuje za jego kandydaturą. Podobnego entuzjazmu nie ma wewnątrz PiSu. Portal w polityce.pl zapytał o kandydaturę Jana Marii Rokity Krzysztofa Sobolewskiego. Usłyszał, że obóz władzy zgłosił Piotra Wawrzyka, a o innych kandydaturach nie ma na razie mowy. Krakowska Kuria wypowiedziała umowę najmu pomieszczeń, które zajmowała redakcja Tygodnika Powszechnego. Archidiecezja nie komentuje sprawy. Od lat działalność pisma, które nazywa się katolickim, budzi poważne zastrzeżenia. Ulica Wiślana 12, centrum Krakowa, to tu od 76 lat pomieszczenia należące do archidiecezji zajmuje Tygodnik Powszechny. W momencie, gdy komuniści instalowali swoją władzę w Polsce, panowali wszystkie sfery życia, to Tygodnik Powszechny, założony wtedy z poparciem kardynała Adama Stefana Sapiehy, reprezentował właśnie to katolicki punkt widzenia w tym okresie. Przypomina profesor Mirosław Szumiło. W późniejszym okresie pismo zaczęło forsować model kościoła otwartego, krytykując m.in. działania prymasa tysiąclecia. To jest niestety też taki paradoks, że ci, którzy określali siebie, że są otwarci, że są katolikami otwartymi, no, tak bardzo naśladowali inne wzorce, że nie chcieli rozglądać się wokół siebie i wiedzieć tej polskiej specyfiki. Wskazuje profesor Grzegorz Kucharczyk. Tygodnik wspierał Solidarność i przemiany demokratyczne w Polsce. Po roku 1989 pismo się zaangażowało otwarcie po jednej stronie już nowej sceny politycznej, po stronie Unii Demokratycznej, Unii Wolności. I coraz bardziej jakby skręcało, coraz bardziej w kierunku lewicowo-liberalnym. Coraz mocniej atakując też Kościół. Zwrócił na to uwagę ojciec święty Jan Paweł II w liście z okazji 50-lecia Tygodnika. Karol Wojtyła publikował w nim w młodości. W tym trudnym momencie Kościół w Tygodniku nie znalazł niestety takiego wsparcia i obrony, jakiego miał poniekąd prawo oczekiwać. Nie czuł się dość miłowany, jak kiedyś powiedziałem. Treści publikowane w Tygodniku wpisywały się w nurt Gazety Wyborczej. Te same obawy przed tak zwanym państwem wyznaniowym, ta sama afirmacja tak zwanego państwa neutralnego światopoglądowo, ta sama obawa, że straszliwe kataklizmy nad Polskę nadciągną, jeżeli będzie przeprowadzona lustracja i dekomunizacja. Tylko być może słownictwo było inne. Ogromne kontrowersje budzą działania Tygodnika w ostatnich latach. W piśmie, które określa się jako katolickie, publikowane są treści sprzeczne z nauką Kościoła. Oczywiście każdy dziennikarz ma prawo głosić poglądy, jakie chce, ale jeżeli firmuje to, czy działa, pisze w Tygodniku, który jest firmowany przymiotnikiem katolicki, to mamy tutaj nadużycie. Tygodnik zaatakował metropolitę krakowskiego, księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, który przestrzegał przed nową tęczową zarazą. Przesłanie kazania, które 1 sierpnia wygłosił arcybiskup Marek Jędraszewski, jest przeciwne nauce Jezusa. Metropolita krakowski wezwał do walki nie z własnym grzechem, lecz z innymi ludźmi. Tygodnik bronił działaczy LGBT, którzy sprofanowali wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej oraz figurę Chrystusa Króla na Krakowskim Przedmieściu. Dla tych od tęczy Matka Boska jest matką. Tęczowa aureola jest jak przytulenie się do matki, a matka najczulej kocha dziecko przez innych nielubiane. Pisał ksiądz Adam Boniecki. Redaktor senior Tygodnika poręczył też za Michała Esz, nazywanego Margo, który brutalnie zaatakował w Warszawie obrońców życia. Ksiądz Boniecki bronił też satanisty Nergala, który podarł Pismo Święte.
Redaktor senior przez wiele lat miał zakaz medialnych wypowiedzi poza tygodnikiem. W trakcie tak zwanego strajku kobiet w tygodniku ukazał się wywiad z proaborcyjnym przesłaniem znanej aktorki. To, czego dopuścili się Trybunał Konstytucyjny pod rękę z Kościołem, jest wyrazem pogardy dla kobiet i stanowi pogrzeb praw człowieka w Polsce. Pożałują. To wszystko powodowało tylko właśnie pytania. Czy w takim miejscu jak kuria powinien być taki organ, który te główne nauki Kościoła po prostu dosyć z czasem coraz bardziej jawnie lekceważy. Wskazuje dr Lucyna Kulińska. Tygodnik powszechny ma czas na opuszczenie budynku do końca kwietnia. Od początku grudnia na mocy tzw. ustawy antyprzemocowej wydano blisko 300 decyzji. Nowe przepisy mają od razu izolować sprawcę przemocy od pozostałych domowników. Nowe przepisy weszły w życie 30 listopada. Mają ograniczyć liczbę aktów przemocy domowej i zapobiegać jej skutkom. Ustawa nazywana antyprzemocową zakłada wprowadzenie odrębnego, szybkiego postępowania w sprawach o zobowiązanie osoby stosującej przemoc do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania oraz zakazanie zbliżania się do niego. Uprawnienia do wydawania natychmiastowego nakazu przyznano policji, a także żandarmerii wojskowej. Z danych policji wynika, że od 1 grudnia ubiegłego roku do 4 stycznia nakaz opuszczenia mieszkania, zakaz zbliżania się do niego lub oba te środki jednocześnie wydano w 289 przypadkach. Samych nakazów opuszczenia lokalu wydano 23, a samych zakazów zbliżania się do niego 49. Aż w 217 przypadkach zastosowano oba te środki jednocześnie. Liczby mówią same za siebie. Narzędzia przewidziane w ustawie zapewniły bezpieczeństwo ofiarom przemocy domowej w 289 sprawach. Zakończyły prawdziwe piekło bezbronnych ofiar, które musiały żyć ze swoim oprawcą pod jednym dachem. Powiedział wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski. Przed wejściem w życie nowych przepisów często to ofiara przemocy musiała uciekać z domu lub pozostawać ze sprawcą przemocy pod jednym dachem. Na mocy nowych przepisów policja jest zobowiązana do regularnego sprawdzania, czy osoba objęta zakazem zbliżania się do mieszkania stosuje się do nałożonej na nią sankcji. Jeżeli nie będzie tego robić, będzie podlegać karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. A my jeszcze wracamy do sportowych emocji, jakich wczoraj dostarczy nam Kamil Stoch. Polak wygrał konkurs w Bischofshofen i przypieczętował swoją trzecią wygraną w turnieju czterech skoczni. Trzecie miejsce w imprezie zajął Dawid Kubacki. Przed ostatnim konkursem turnieju czterech skoczni Kamil Stoch miał sporą zaliczkę. Na prześcignięcie Polaka mobilizował się lider Pucharu Świata, Halvor Egner Granerud. Norweg zaryzykował i w Bischofshofen w pierwszej serii oddał swoją próbę z obniżonego rozbiegu. Skok był jednak za krótki, aby doliczyć bonifikatę za obniżoną belkę. Dlatego jeden z najgroźniejszych konkurentów Stocha stracił podwójnie. Nasz zawodnik w pierwszej serii wylądował na 139 metrze, co praktycznie rozstrzygało rywalizację w turnieju czterech skoczni. W rundzie finałowej mistrz olimpijski osiągnął 140 metrów i przypieczętował triumf. Kamil Stoch po raz trzeci zdobył statuetkę Złotego Orła. Na najniższym stopniu podium całego turnieju stanął 15 w Bischofshofen Dawid Kubacki. W czołówce rywalizacji było jeszcze dwóch Polaków. Piotr Żyła na finiszu niemiecko-austriackiej imprezy zajął 5., a Andrzej Stękała 6. miejsce. I na teraz to wszystko. Ponownie z Państwem spotkam się o godzinie 10. Do zobaczenia.